Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony najważniejszym podstawowym ćwiczeniom w nurkowaniu technicznym, a mianowicie V-drillowi i S-drillowi. Opanowanie tych umiejętności to obowiązkowy element wyszkolenia każdego nurka technicznego. Zapraszam do filmu. S-drill, czyli safety drill, to procedura dzielenia się gazem w wyniku wystąpienia jego braku. Procedura ta polega na oddaniu przez dawcę podstawowego drugiego stopnia automatu, który znajduje się na naszym prawym zaworze i jest umieszczony na długim, ponad dwumetrowym wężu. Zwróć uwagę, że lewy automat podwieszony jest na gumce bungee na szyi nurka. Gumka ta powinna być tak zamocowana, by utrzymywała automat na szyi nurka w taki sposób, by nie doszło do jego ściągnięcia i by nurek dawca mógł w miarę szybko chwycić puszkę swojego drugiego stopnia automatu i użyć go w wyniku sytuacji dzielenia się gazem. By prawidłowo wykonać to ćwiczenie, nurek powinien równocześnie sięgnąć do dwóch automatów. Prawa ręka wędruje na wąż międzystopniowy przy puszce drugiego stopnia automatu, zaś lewa ręka w tym samym czasie trafia na puszkę drugiego stopnia lewego automatu oddechowego. Następnie nurek opuszcza głowę, w tym czasie prawa ręka zostaje wyprostowana, co powoduje ściągnięcie węża z głowy nurka. W tym samym czasie, opuszczając głowę w dół, skręcamy lewą dłoń na zewnątrz i wkładamy jak najszybciej puszkę drugiego stopnia automatu do ust. Obydwa ruchy powinny zostać wykonane jednocześnie, tak by procedura wymiany i podania automatu zajęła jak najmniej czasu. Po włożeniu automatu do ust podajemy automat główny na długim wężu nurkowi biorcy. Pytamy, czy wszystko ok. Kolejne bardzo ważne ćwiczenie to V-drill, czyli sprawdzenie miejsca wycieka gazu. Ćwiczenie to jest bardzo ważną umiejętnością, którą obowiązkowo musi opanować każdy nurek techniczny oraz nurek nurkujący w zestawie dwubutlowym. By prawidłowo wykonać to ćwiczenie, nurek bez przeszkód musi sięgać do zaworów butli i w łatwy sposób nimi operować przez zakręcenie i odkręcenie. Wykonując to ćwiczenie, w pierwszej kolejności sięgnij do separatora. Zakręć jego zawór do końca. Pozwoli Ci to na odseparowanie butli lewej od prawej. Następnie zakręć prawy zawór. Oddychaj z prawego automatu do momentu, aż skończy się w nim gaz, którym oddychasz. Następnie przejdź na swój lewy automat. W międzyczasie wepnij automat do prawego D-ringu i odkręć prawy zawór. Kolejną czynnością jest zakręcenie lewego zaworu. W tym samym czasie odepnij prawy automat z D-ringu piersiowego. Oddychaj z lewego automatu do momentu braku gazu. Następnie przejdź na swój prawy automat, odkręć lewy automat i odkręć separator. Po wykonaniu całej procedury wypnij manometr z lewego D-ringa i sprawdź ilość gazu w swoim zestawie butlowym. Przedstawione procedury są obowiązkowymi umiejętnościami każdego nurka technicznego i nurka, który nurkuje w zestawie dwubutlowym. Opanowanie tych umiejętności pozwoli Ci na bezpieczne nurkowanie. W kolejnych filmach postaram pokazać się Wam kolejne ćwiczenia związane z nurkowaniem technicznym.
Mam nadzieję, że ten film przydał Ci się i zwrócisz uwagę w przyszłości na szczegóły szkolenia technicznego. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.